Źle się zestarzało. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, źle się zestarzało, przyznaję. I na samym początku chciałem was przeprosić. Chciałem was przeprosić po prostu, żebyście wiedzieli, że ten film jest przeprosinami, trochę statementem takim, czy jak to tam nazwać, określeniem się, powiedzeniem czegoś więcej na ten temat. Sporo osób mi pisało, żebym w ogóle niczego nie nagrywał, bo właściwie nie powinienem, że jakby te żarty, które robię, które robiłem i tak dalej, to jednak jest dla nich wszystko ok. Dla mnie jednak nie jest ok. I pamiętam takie stwierdzenie, znaczy jest takie stwierdzenie, no zawsze je wyśmiewam, że tylko winny się tłumaczy. Kiedy ktoś mi coś takiego mówi, to myślę sobie, że to jest jakiś no, kretynizm, bo przecież jeżeli jesteś niewinny i ktoś cię oskarża o coś, to się tłumaczysz, bo chcesz udowodnić swoją niewinność. No to tutaj ja się tłumaczę i tłumaczę się i jestem winny. I zdaję sobie z tego absolutnie sprawę, że jestem winny chujowego humoru, głupich żartów i dowcipów, które przekroczyły granice. I tak, i no jest to niefajna rzecz, dotyczy to filmu, o który sprawa się rozchodzi, filmu, który pewnie wy wiecie, o co chodzi, bo pewnie śledzicie te wszystkie social media, wiecie, co się dzieje. Ja też stwierdziłem, że się określę, ponieważ jednak spotkało się to z pewnymi konsekwencjami, bo teoretycznie mógłbym zlać temat i iść dalej, robić dalej swoje rzeczy, ale po prostu jest mi zwyczajnie głupio i chciałem jakkolwiek wytłumaczyć komuś, kto no, inaczej myśli, inaczej na to wszystko patrzy, dlaczego tak jest. O jakim filmie mowa? Mowa o filmie, który no, moi widzowie raczej znają, a jeżeli nie jesteście moimi widzami, tylko tak po prostu przyszliście zobaczyć, o czym sobie tutaj będę pierdolił, no to film nazywa się Z dupy do ucha, przynajmniej tak się nazywał kiedyś i był na kanale Rawgora i to było no, 9 lat temu, ponad 9 lat temu go nagrywaliśmy. I ten film został odkopany teraz ze względu na te wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła, no to ktoś go wykopał, znaczy wykopał. No i tutaj zaraz dojdziemy do tego, że to nie jest wcale jakieś tam wykopanie, bo ten film był publiczny gdzieś tam na wielu portalach i cały czas gdzieś jest. Chodzi mi bardziej o to, o czym jest ten film. To jest film, w którym mamy jedną osobę, która stoi za kamerą i 100 metrów dalej stoi inna osoba wśród ludzi, wśród przypadkowych przechodniów i ona ma ucho i na tym uchu słyszy po prostu, co tamta osoba mówi, co tamta osoba każe jej zrobić. I chodziło tutaj o przekraczanie pewnych granic, o właśnie taki edgy humor, takie dopierdolenie, do pieca dodanie po to, żeby tamta osoba, która słyszy te rozkazy, żeby jej aż się zrobiło głupio i żeby był dylemat, czy powiedzieć coś takiego publicznie, czy nie. Na tym polegał jakby dysonans tego, no na tym to teoretycznie polegało. Wyszło chujowo, ale to już jest inna para kaloszy. Jak to wyszło? Mówię, jaka była koncepcja po prostu, z czego gdzieś tam wychodziliśmy wcześniej, nie? No i to był taki film, w którym właśnie Rawgor musiał mówić rzeczy, które ja mu mówię, albo nie mówił tego, tylko się gotował w sobie i no i tak to wyglądało mniej więcej. No i między innymi padły tam obrzydliwe teksty do kilku dziewczyn i to jest właśnie ta sprawa, za którą przede wszystkim przepraszam za to, co wtedy się wydarzyło, bo generalnie ja doskonale zdaję sobie sprawę i wy też pewnie sobie zdajecie sprawę z tego, jaka jest większość moich dowcipów, jaka jest większość moich żartów. Wiecie, że ja jadę raczej po bandzie i raczej to są rzeczy, które są, no niektórym się podobają, niektórym się nie podobają. Dla niektórych to jest edgy, dla niektórych to jest przekroczenie granicy i ja to totalnie rozumiem i z tym się liczę. Ten materiał taki miał być takim przekraczaniem granic. I ja zawsze wychodziłem z założenia i wychodzę z takiego założenia nadal, że z wszystkiego należy żartować, z wszystkiego należy sobie toczyć bekę, bo po prostu ochujejemy, jeżeli tego nie będziemy robili. Więc były u mnie i żarty z katastrofy w Smoleńsku, i były żarty z World Trade Center, i były żarty z pedofilii, i były żarty z raka, i były żarty ze śmierci ojca, i były żarty z depresji chociażby, gdzie nawet takie żarty padały razem z Rawgorem. Robiliśmy sobie z tego bekę, ponieważ Rawgor miał depresję i leczył się i jakby to też powodowało, że człowiek się bardziej podnosi na duchu, kiedy coś obśmiewasz. No oczywiście nie jest też tak zawsze i zwykle to jest tak, że śmiejemy się z tego, co nas nie dotyka. Gdzie pamiętam, nawet zrobiłem o tym piosenkę chyba w 2015 roku,
która się nazywała się Hip-Hop-Kryzja. Tak się nazywała ta piosenka. Piosenka o hip-hop-kryzji. O, tak się nazywało, że można śmiać się z tych, ale ze mnie się kurwo nie śmiej generalnie. Gdzie dotyczyło właśnie to tego między innymi problemu. I ja zdaję sobie absolutnie sprawę z tego, że czasami to nie jest czas na żarty. Czasami niedobrze, jeżeli te żarty akurat wpadają. Tak było w przypadku tego himalaisty polskiego, który zginął Nangan Parbat. Tak było w przypadku śmierci syna Filipa Heizera. Tak było też w przypadku zabójstwa Pawła Adamowicza, gdzie ja widziałem od razu, chwilę później, jak się zaczęły pojawiać memy, jak sobie ludzie robili z tego bekę, mnie to rozpierdalało gdzieś wewnętrznie i nawet się w jakimś tam strzale z D temu sprzeciwiłem, że jest to niefajne, bo żartować można sobie z wszystkiego, ale też trzeba wiedzieć kiedy, trzeba wiedzieć, znać ten moment, w którym można to zrobić, bo inaczej po prostu no, można przepaść. No, zresztą, nie szukając daleko, po śmierci Rawgora pojawiły się memy i to mnóstwo się pojawiło i niektóre były straszne, obrzydliwe pod kątem czarnego humoru. Oczywiście, że jeżeli popatrzysz na to z boku, z dystansu, jeżeli cię sprawa nie dotyczy, to one są, mogą być zabawne. Natomiast są oczywiście obrzydliwe, tym bardziej dla rodzin, ofiar i tak dalej. Więc ja zdaję sobie z tego sprawę. Wiem, jak to też wygląda, wiem, jak to wygląda na stand-upach, że można sobie pozwolić zawsze na więcej. Ja też zawsze myślałem, że mogę sobie pozwolić zawsze na więcej po prostu, nie? No i tak jak mówiłem, jest czas na to, żeby sobie żartować i jest czas na to, żeby nie żartować. Znaczy, trzeba wiedzieć, kiedy to robić. No to tutaj pojawił się zły czas, pojawił się czas grubych afer na polskim YouTubie i nie tylko na YouTubie, ale generalnie tego wszystkiego, co się tam dzieje i sprawy związane z pedofilią, i sprawy związane z gwałtami, z przemocą i tak dalej, i tak dalej. I ja rozumiem, że ten film nie powinien się pojawić. Tylko, że ten film pojawił się tak naprawdę 9 lat temu. I on po prostu powstał 9 lat temu i od 9 lat on jest na tym, nawet nie na YouTubie, tylko generalnie w sieci. I ja oczywiście mogę powiedzieć, że ten film powstał 9 lat temu i wtedy był zupełnie inny rodzaj humoru. Ludzie inaczej do tego podchodzili. Były te memy z pedoberem, były rzeczy z Pepe, żabą i tak dalej. I inaczej się na to patrzyło. Mniej się szkalowało papieża wtedy, żeby było zabawniej, a więcej właśnie było memów takich pedoberowych. I mogę tak powiedzieć, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie dla mnie. Naprawdę, ja się w ten sposób nie usprawiedliwiam, bo czasy się zmieniły i można inaczej odbierać ten film w tej chwili. Ja to totalnie kumam, nie? Mogę też powiedzieć, że na tym filmie jest jakaś manipulacja, bo jest tam napisane, że te dziewczyny, które tam są, jest tam napisane, ile one mają lat, 12, 14, gdzie z tego, co widzę, to one roznoszą jakieś ulotki, a jeżeli dobrze wiem, no to ulotki się roznosi od 16 roku życia, ale może się nie znam na tym, nie mam pojęcia. I to też nie jest usprawiedliwienie, ponieważ tego typu teksty, które tam były rzucane, one nie powinny paść niezależnie od wieku i niezależnie od płci do nikogo. No to jest po prostu chamskie i jakby zgadzam się z tym w 100%, nie? Mogę też rzucić, że de facto to nie ja pytałem. Nie ja rozmawiałem z tymi dziewczynami osobiście, z nikim właściwie tam nie rozmawiałem osobiście, bo ja przekazywałem tylko rzeczy do słuchawki, a mówił to Rafał. Ale też to nie jest żadne usprawiedliwienie, bo tak czy siak w jakiś sposób ja manipulując mówiłem mu, no bo na tym polegało to właśnie, na takiej manipulacji, że masz to powiedzieć i tyle. Mówiłem mu, co ma robić, co ma mówić, więc to też nie jest usprawiedliwienie. Mogę też powiedzieć, że to nie szło na mój kanał w ogóle. To nie poszło ani na mój kanał, ja tego nie widziałem na montażu, nie montowałem tego i nie miałem z tego żadnej monetyzacji, bo to było na kanale po prostu Rawgora. Tylko, że tak jak mówię, co z tego, no, że tak jest. No, Rafał się nie wybroni w tej chwili, nie powie nic, bo popełnił samobójstwo w lipcu. Więc to jakby w ten sposób bronić się nie ma sensu, bo mogłem się przecież zreflektować, nie? Po jakimś czasie i powiedzieć, żeby ten materiał usunąć. No i generalnie to nie jest tak, że się nie zreflektowałem, bo ja o tym też wspominałem w kilku odcinkach, że było tam parę rzeczy, które
są naprawdę śmieszne, a parę rzeczy, które są tragiczne i wolałbym, żeby ich po prostu nie było. Ale Rafał uprzedził mnie parę lat temu i po prostu usunął ten film. Usunął większość swoich filmów, wtedy robił takie czystki i wtedy stwierdził też, że ten nie chce tego filmu i ja się mu jakby kompletnie nie dziwię, no ale jak doskonale zdajecie sobie sprawę, nic w internecie nie ginie. No i właśnie, to też nie jest tak, że ja nie byłem transparentny z tym. To nie było tutaj chowania czegoś, ukrywania. Po prostu ten film był i sobie gdzieś tam hulał od tych 9 lat. Każdy mógł go zobaczyć na jakiejś platformie czy gdzieś, no bo taki materiał po prostu istniał. I, no i teraz tak, teraz dochodzimy do takiej niebezpiecznej trochę rzeczy, czyli przepraszania za żarty, bo to jest taki kazus, że jeżeli zaczniemy teraz przepraszać, no bo teoretycznie wszystko może każdego urazić, bo ludzie są różni i różnie reagują i ja to też rozumiem, no i można też wszystko podciągnąć tak, jak komuś jest, nie wiem, wygodnie i szczerze mówiąc, gdybym ja miał przeprosić za wszystkie moje filmy, za wszystkie moje żarty, które robiłem, to ten film byłby zdecydowanie dłuższy niż film o Natalii Janoszek. No, tak to wygląda, bo w swoim życiu zrobiłem mnóstwo różnych głupich żartów, powiedziałem, czy napisałem, czy gdzieś tam się przewinęły. Niektóre były bardzo chamskie, niektóre były na granicy, niektóre przekraczały te granice i ja rozumiem, jak jest. I ja, tak jak mówię, zawsze mówiłem, że można żartować z wszystkiego, tylko trzeba też wiedzieć jak. Trzeba wiedzieć jak i jak nie przekroczyć tej granicy. A ja niestety tym filmem te granice przekroczyłem, tymi wypowiedziami, tymi hasłami i tak dalej. Więc no jakby biorę to sobie na klatę. No i może i dobrze, że przepraszam za tego typu rzeczy, bo się może czegoś na starość po prostu nauczę. Nie wiem tego, ale no, może tak będzie, nie? I tutaj przepraszam, muszę sobie pomóc, żeby wiedzieć, co chronologicznie mówić. Jak już mówiłem, można sobie żartować z wszystkiego, tylko nie każdy powinien to robić. Taka jest prawda. Wiedzą o tym też doskonale stand-uperzy, wiedzą o tym ludzie na roastach, gdzie sprawa wygląda zupełnie inaczej. No tylko właśnie, to też jest inna sprawa, więc tak jak mówię, no nie usprawiedliwiam się, bo to jest inna sprawa. Tam mamy, kurwa, gości, którzy są umówieni na to, a tu mamy przypadkowych ludzi, którzy wcale nie chcą dostać twoim chamskim, obleśnym dowcipem w ryj. Dlatego no, przepraszam no, za to, bo to jest rzecz, która mnie boli po prostu. I generalnie ja też nie czuję się fair, potraktowany w tym wszystkim, bo w pewnym momencie przez to, co się dzieje dookoła, przez całą tę aferę, która jest i która bardzo dobrze, że jest, przez cały te Pandora Gate, ja zostaję wrzucony w pewnym momencie do jednego worka z pedofilami i gwałcicielami. I mi się to bardzo, ale to bardzo nie podoba i uważam, że to jest niesprawiedliwe i absolutnie nie oddaję tego, co ja zrobiłem. To jest zupełnie inny kaliber, zupełnie inna rzecz, a ludzie lubią sobie rzucać takimi hasłami i po prostu lecieć z tym dalej. Ja jestem osobą, sam mam dziecko i ja też nie chciałbym, żeby jakiś zjeb na ulicy po prostu do niego podchodził i rzucał mu takie teksty, nawet jeżeli to jest ukryta kamera i dowcip. Oczywiście, oczywiście, że tak. I ja sam sprzeciwiam się tak absolutnie jakimkolwiek formom pedofilii. Nienawidzę tego kurewstwa i uważam, że należy je jak najbardziej tępić. Wszystkich, którzy mają ciągoty do dzieci, którzy robią krzywdę komuś, to jak najbardziej należy to po prostu tępić. No a to, że ja żartuję sobie, załóżmy, z pedofilii, czy ktokolwiek żartuje z pedofilii, to nie czyni go automatycznie przestępcą. To, że ktoś rzuca chujowy, bo chujowy dowcip, nie czyni go gdzieś tam współwinnym tego wszystkiego. Czyni go obleśnym bezbekiem, kurwa, który rzuca gównianymi dowcipami. No i taka jest prawda. No, dla wielu z was jestem bezbeczny, dla wielu z was jestem kompletnie nieśmieszny. Ja to jakby czuję, jakby ja to rozumiem, nie mam z tym problemu, no po prostu dla mnie tego typu rzeczy są gdzieś tam na porządku dziennym, prawda? Zresztą, żeby było śmieszniej, w którymś strzale z D o tym mówiłem właśnie, o tym konkretnie nawet w filmie, że uważam, że gdybym dzisiaj to robił, to inaczej bym to zrobił, to nie zrobiłbym tego tak, to na pewno nie padałyby tego typu teksty i gdzieś tam się reflektowałem, że to jest niefajne i że oczywiście mam sporo żartów, które są niefajne i które mogły kogoś urazić.
Zdaję sobie z tego sprawę. No kurwa, no tak po prostu jest. Tylko tak jak mówię, no nie przeproszę teraz wszystkich za wszystkie żarty, za ten jak najbardziej, bo tutaj jest na mi naprawdę głupio i uważam, że po prostu pokpiłem sprawę. No i tak. Widzę też, że dużo z was właśnie mi pisze, że rozumiecie moje poczucie humoru i żebym się nie przejmował. Naprawdę strasznie dużo wiadomości tego typu dostałem, że to jest teraz polowanie na czarownicę i że szuka się winnych, że no bo taka jest prawda, że siedzimy w tej chwili na bombie, która ma bardzo krótki ląd i za chwilę to wszystko pierdolnie. Znaczy to już pierdolnęło, nie? I tak jak wspominałem, to bardzo dobrze, że pierdolnęło, nie? Tylko, że no po prostu dostajemy w tym momencie tym szambem, które się gdzieś tam wylało. Dużo pisze do mnie twórców innych, moich tam znajomych, czy tam mniej znajomych, czy też nawet takich, których nigdy nie poznałem osobiście. Piszą mi, że oni się ze mną zgadzają i uważają, że to jest tylko dowcip i że niepotrzebnie to po prostu jest w tej chwili rozdmuchiwane. No ale no jest rozdmuchiwane i okej, biorę to na klatę, jak już powiedziałem. Dzwonili do mnie dziennikarze też, mówiąc, że oni też to rozumieją, ale no, że trzeba tak i tak postąpić i że no sami rozumiecie. Niemniej, co jest ważne, nie jestem bez winy. Absolutnie. Ja się przyznaję do tego, że to było chujowe, że to była, że jestem winny bezmyślności, takiej bezrefleksyjności, nie myśleniu o tym, jakie mogą być za tym konsekwencje. I to nie dla mnie, tylko na przykład dla właśnie takich dziewczyn, że to może w nie uderzyć mocno. Z tego powodu jest mi przykro przede wszystkim, bo absolutnie sobie nie myślałem o tym wtedy. Wtedy myślałem właśnie, że skoro jestem takim edgy gościem jadącym po bandzie, to mogę sobie pozwolić na coś więcej. Zresztą ja wtedy też, znaczy chwilę wcześniej prowadziłem bloga w podobny sposób i chciałem, żeby mnie gdzieś tam zapamiętano przez te kontrowersje, bo wchodziłem w to i mi to po prostu dobrze wychodziło, nie? I no i jest mi głupio akurat z tego powodu. Trochę w tej chwili czuję się jak, nie wiem, Kevin Hart albo James Gunn, zresztą ktoś mi pisał w komentarzu, że trochę to przypomina właśnie ten case, w momencie, w którym jestem odsunięty od pewnych rzeczy, w momencie, w którym ktoś się ode mnie gdzieś tam odcina na podstawie czegoś, co było 9 lat temu. I jasne, no mowa tutaj na przykład chociażby o filmie Krzyśka Stanowskiego, gdzie no jest cały temat związany z tym Pandora Gate i na koniec jeszcze dograny fragment, gdzie jest o mnie i że nie będziemy już razem prowadzić póki co poranków i no, że on się musi od tego odciąć i że on się odcina od innych youtuberów i od ludzi, no w jakiś sposób, że to co ja zrobiłem to był bardzo głupi, chujowy i kretyński żart i no i on o tym mówi. I wiecie co, no wiadomym jest, że Krzysiek też nie jest osobą, która gryzie się w język i która też na Twitterze wrzuca często edgy dowcipy i nie tylko na Twitterze, też podczas jego programów są i seksistowskie dowcipy i dowcipy związane z pedofilią, zresztą z 2 tygodnie temu też był taki jeden a propos tam, no było w kanale sportowym w poranku i ludzie mu to teraz też wyciągają, że jak to, to pozbywacie się wargi, a sami robicie tego typu rzeczy. No jest tutaj coś takiego dziwnego. Ja rozumiem, rozumiem też jakby jego pobudki, dlaczego trzeba się wizerunkowo od tego odciąć. Jestem w stanie to zrozumieć, no gdzieś tam. Jest mi przykro, oczywiście, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale rozumiem, że gdzieś tam wizerunkowo trzeba się odciąć, tylko kiedy no widzę właśnie taki film, w którym na końcu mamy czarno-białe zdjęcie i dramatyczną głosówkę, z której Krzysztof brzmi jakbym, nie wiem, kurwa, popełnił jakieś zbrodnie wojenne w Czeczenii, to jest to dziwne. I dlatego uważam tę decyzję za pochopną i niesprawiedliwą. Już tłumaczę czemu. Ponieważ przez to ja jestem wrzucany właściwie do jednego wora z tą całą aferą, która się dzieje dookoła. Z tym całym Pandora Gate, gdzie to, co ja robię, robiłem i tak dalej, nie ma z tym nic wspólnego. Ja z tą sprawą nie chcę mieć nic wspólnego, bo mnie ona absolutnie nie dotyczy w żadnym aspekcie. I nie chcę, żeby dowcip jakiś głupi, jakieś pierdolenie sprzed 9 lat rzutowało na to, jak to wygląda. Owszem, to nie było fajne. Tak jak mówię, ja nie mówię, że to było fajne. Ale są to chujowe żarty,
inaczej, że chujowe żarty z chujowych rzeczy to ostatecznie są żarty. To nie jest krzywdzenie kogoś fizyczne, to nie jest robienie komuś krzywdy, manipulacja tą osobą. To nie można tego porównywać do tych rzeczy, które się w tej chwili dzieją. Tym bardziej, że to była przestrzeń otwarta, to nie było nigdy ukrywane, to było publiczne, nikt z tym nie miał wtedy żadnego problemu, leżało sobie to te 9 lat i wszyscy mieli na to gdzieś tam wyjebkę i dopiero później się gdzieś tam budzili. I na przykład ja też rozumiem tych ludzi, nie? Bo część ludzi zobaczyła ten film po raz pierwszy, film, który powstał 9 lat temu i rzeczywiście mogło ich to zszokować, ale też rozumiem ludzi, którzy wracali do tego filmu po 9 latach i na przykład kiedyś ich bawił, a teraz stwierdzili, o Boże, jak to jest, kurwa, możliwe, że mnie to bawiło. I ja tych ludzi doskonale rozumiem. Tylko, że tak jak mówię, to było publiczne, to było otwarte i tam nie było... No, nie była to manipulacja 13-letnią dziewczyną, z którą chcesz się spotkać, albo której mówisz, że pójdziecie razem do hotelu, albo... No nie było tam niczego takiego, nie? To nie dotyczyło związków, nie było tam żadnego gwałtu, pedofilii i tak dalej. No, to był po prostu głupi, chujowy dowcip, jak już powiedziałem i ja to rozumiem. I jak już też wspomniałem, dostałem od was bardzo dużo wiadomości z przeróżnych źródeł i główną rzeczą w tych wiadomościach, głównym słowem, które się pojawiało właściwie u każdego, było słowo rykoszet. I tak, to prawda, to jest rykoszet, który mnie gdzieś tam dosięgnął. Ja siedzę w tym środowisku i prędzej czy później ktoś specjalnie chciałby to odkopać, no mimo, że tu nie ma co odkopywać, no bo tak jak mówię, to było zawsze gdzieś tam publiczne. I wiadomo, że gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, nie? Mam jednak takie wrażenie jakiejś takiej zasłony trochę dymnej i tego, że mamy ten tłum żądny linczu, ten tłum żądny krwi, z widłami, kurwa, z pierzem, ze smołą, który tylko poczuje tę krew, to od razu leci i na kogoś napierdala. Zrobiła się z tego straszna eskalacja. I nie zrozumcie mnie źle. Ja absolutnie, totalnie doceniam to, co zrobił Sylwester, Warnega i Konopski. Filmy, które oni zrobili, były zajebiście potrzebne, bo ten temat, to wszystko byłoby cały czas gdzieś tam zamiatane i tego by po prostu nie było. Nikt by o tym nie mówił, to by nie istniało, albo ktoś by tam tylko pokątnie mówił, że coś tam wiedział, ale nie wiedział tak dokładnie. I teraz to wszystko wychodzi, sprawa trafiła do prokuratury, jest rząd w to, rząd zainterweniował też w tej sprawie. Więc bardzo dobrze, że to wyszło. Tylko niestety niesie to za sobą, kurwa, strzały na oślep, które gdzieś tam lecą i się odbijają właśnie jakimś rykoszetem. Strzały znikąd, kurwa, jak nie wiem, w Tytusie, Romku i Atomku. I gdzieś ten rykoszet gdzieś tam mnie dosięga i nie tylko mnie. No, był taki moment, w którym Amadeusz Ferrari jakiś czas temu wypuścił jakiś Instastories i na tym Instastories powiedział, że ma dowody i tak dalej, że toczy się sprawa karna przeciwko Michałowi G., dotycząca gwałtu. I on opowiedział o tej sprawie, nie powiedział, o kogo chodzi. I cały internet, znaczy no nie cały, ale część internetu poleciała od razu do Graczola i zaczęli mu, kurwa, życzenia śmierci pisać. Dostawał w skrzynce jakieś straszne rzeczy. Właśnie z tego powodu, że ludzie sobie tak pokojarzyli fakty i nie myśląc, nie robiąc checkingu, nie czekając na jakieś wyjaśnienie, wytłumaczenie, od razu polecieli napisać chujowy komentarz, obrazić kogoś i tak dalej. No ale tak robi tłum. I przez to zaczyna się inny problem, moim zdaniem. Ten problem, ten realny, tej pedofilii, tych gwałtów, tych strasznych rzeczy, które się dzieją na polskim YouTubie, on się przez to rozmydla i rozwadnia. Bo ludzie już w tej chwili nie czekają na to, jakie będzie wyjaśnienie w danej sprawie, tylko czekają na to, kto następny. Komu następnemu zrobimy bingo, kurwa, i będziemy go kancelować. To jest w tej chwili takie oczekiwanie i sprawdzanie, co tam się znowu odpierdala u kogoś. Nie? To jest właśnie ten tłum żądny krwi, przez co te realne, prawdziwe problemy, te sprawy się rozmywają. I jeżeli coś się nowego pojawia, jakieś nowe fakty wypływają, to mamy albo dwie opcje. Albo to leci z sensacją i mówią wtedy o tym wszyscy i okazuje się potem, że to są jakieś fake screeny, że takich wiadomości nie było czy czegoś, ale poszło już echem, albo jest to ignorowane. I ludzie nie wierzą ofiarom w pewnym momencie. Zaczynają wątpić w to, czy te ofiary naprawdę coś się zadziało tam, ponieważ już jest tego tyle, kurwa, że no, mamy lawinę, nie? Śnieżną, no, efekt śnieżnej kuli. Nie?
I ja bym bardzo nie chciał, żeby ktoś mnie łączył z tą aferą Pandora Gate, z tą pedofilią i tak dalej, bo nie mam z tym nic wspólnego. Absolutnie się temu sprzeciwiam. I też pojawiały się tam filmy, te stare jakieś tam od Abstra, że parodiowałem Jasia Dąbrowskiego, grając na gitarze, że jakby wyglądały piosenki youtuberów do ich fanbase'u, który składał się wtedy z 10-12-latek. I to też oczywiście są edgy humor, taki chujowy, chujowych lotów i tak dalej. No ale to dalej jest gdzieś tam kurwa żart, nie? A ludzie tam zaczęli mówić, że no to ja na pewno coś wiedziałem, gówno wiedziałem, bo prawda jest taka, że gdybym wiedział, że ktoś dopuszcza się pedofilii, to tak jak mówię, nigdy bym z danym twórcą niczego nie nagrywał. Po drugie, no najprawdopodobniej coś bym kurwa zrobił tej osobie, bo jednak też mam dziecko i też mnie wkurwiają tego typu rzeczy, wkurwiają. Jezus, no, dla mnie jest to obrzydliwe, no ale dobra, obrzydliwe, no najgorsze na świecie. Okej, okay, wiemy o czym mówimy. A po trzecie, zgłosiłbym sprawę absolutnie na policję, od razu, nie? I tamte afery, to co się dzieje w tej chwili na YouTubie, to jest realny problem. Tam się dzieje krzywda ludziom, tam byli ludzie krzywdzeni przez lata. To były manipulacje, to były jakieś spotkania, jakieś no, grooming, no, rzeczy naprawdę kurwa absolutnie niefajne i są wyciągane te rzeczy i są wyciągane absolutnie słusznie. Natomiast czasami ktoś obrywa właśnie niesłusznie tylko dlatego, bo stał gdzieś obok i był kurwa edgy, wujkowym, wannabe kurwa gościem, który ma no, spierdolone poczucie humoru, które niektórzy lubią, niektórzy nim gardzą i absolutnie nie kupują, no ale no, tak po prostu jest. I tak ostatecznie podsumowując, uważam ten film za przegięcie z mojej strony. W sensie nie ten, co teraz nagrywam, tylko tamten sprzed 9 lat. Uważam, że to było przegięcie. Nie ma znaczenia, że on był ileś tam lat temu. Nie ma znaczenia, że ja de facto nie miałem żadnej konkretnej, bezpośredniej interakcji z tymi dziewczynami czy z kimkolwiek. Nie ma znaczenia. Po prostu uważam, że niepotrzebnie w nim wziąłem udział, niepotrzebnie rzucałem takimi tekstami i jest to po prostu chujowe, biorę to po prostu na klatę, jest to przekroczenie granic humoru, nawet tego takiego absurdalnego, wyolbrzymionego humoru, który nie jest mi obcy i za to naprawdę szczerze przepraszam i tutaj tak przede wszystkim to chciałem przeprosić te dziewczyny, które chcąc, nie chcąc, wzięły w tym udział. Naprawdę was, dziewczyny, przepraszam. Mam nadzieję, że nie odcisnęło te głupie, wujkowe pierdolenie, obrzydliwe teksty, że nie odcisnęły na was czegoś więcej. Jest mi strasznie przykro z tego powodu. Jeszcze raz przepraszam was i no, no i was, widzowie, przepraszam za ten dowcip. Uważam, że był absolutnie nie na miejscu i mam nadzieję, że w przyszłości nie zawiedziecie się na mnie, bo dalej będę starał się pozostać, znaczy nie będę starał się, będę dalej pozostanę taki sam, dalej pewnie będę rzucał jakimiś żartami, ale następnym razem się jednak nad nimi troszeczkę bardziej zastanowię. Dziękuję bardzo za uwagę.